góralska tradycja to pierwsza restauracja, którą otwieracie. Skąd takie zamiłowanie? Jesteśmy góralami i kochamy ten region, więc uznaliśmy, że stworzenie restauracji, która jest w stylu zakopiańskim, pozwala na docenienie tego regionu i kultury, którą tutaj mamy. Co można znaleźć w karcie? Karta jest dość, myślę, urozmaicona. Można znaleźć tradycyjne dania kuchni góralskiej. Ci, którzy przyjeżdżają z innych terenów Polski, mogą zobaczyć w najlepszym wydaniu tę kuchnię. Czyli wszystko, co jest tradycyjne, ale naprawdę dopracowane, precyzyjnie, z takim dobrym smakiem. Wszystko jest tutaj wykonane, pieczone, robione. Ogóreczki są też, gdy spróbujesz później te ogórki, to są po prostu niesamowite. Czyli począwszy od tych zakąsek, takich najprostszych, właśnie smalec, ogórek, dobry chleb, pstrągi i tak dalej, do takiej już wysublimowanej bardziej kuchni rydze. No dzisiaj będą podane rydze w bardzo wyjątkowy sposób. No mniam! Ja słyszałam, że szef kuchni jest zupełnie wyjątkowy, który rzeczywiście dba o każdy szczegół. Mam nadzieję, że się za chwilę przekonam sama, jak to rzeczywiście jest. Ja jestem hedonistką, więc ja w ogóle uwielbiam jeść. I to jest tak, że też uwielbiam w związku z tym smakować. Widzę też przepiękne, myślę, bardzo smakowite słodycze. Tak, szczycimy się tym, ponieważ każdego dnia tutaj tworzymy piękne torty z piękną góralską duszą. Wszystkie są na naturalnych składnikach i myślę, że to jest nowa jakość dla Zakopanego, jeżeli chodzi o cukiernictwo. Jestem absolutną miłośniczką Skalnego Podhala. Kocham to miejsce, kocham góry, kocham ludzi, którzy tutaj mnie przyjmują. Mam tutaj przyjaciół, takich naprawdę serdecznych od serca. Zakochałem się absolutnie w tym miejscu, pomimo że wcześniej bywałem, ale nigdy nie bywałem tak, aby poznać prawdziwych ludzi stąd, którzy mają wielkie serca, cudowne dusze i są prawdziwymi ludźmi. Miejsce jest piękne, ja jestem pełna podziwu dla tego kunsztu rzemieślniczego, dla tej snycerki fantastycznej. Dawno nie widziałam tak świetnie obrobionych desek i tak świetnie zrobionej całej chałupy. Wszystkie rzeczy, które są zrobione z drewna, wyglądają naprawdę fantastycznie. Podziwiam też zasłony z cudnym góralskim, zakopiańskim haftem. Ten klimat jest tutaj naprawdę wyjątkowy. Jestem przekonana, że jeszcze ten widok za oknami będzie przyciągał nie tylko Polaków, ale także turystów z całego świata, bo jest się naprawdę czym pochwalić. O 100 mili goście. Góralska tradycja od tej chwili jest otwarta. Strasznie dziękuję za wasze przybycie. Jest to dla nas, dla rodziny Bachleda Curuz, jest to dla nas wielki zaszczyt, że możemy gościć ludzi od wybrzeża, od morza, od Bałtyku, aż po Tatry. Nasze